widzowie, to się dzieje. Gracze, to się odbywa. Ja pamiętam, w Margonem zaczynałem grać 2010 rok. O kurwa. Uwaga. Są dwóch komputerach, my widzowie. Gramy na dwóch komputerach, więc nie może być teraz jakiegoś posądzenia o cheatowanie, o jakieś multikonta. I czekaj, teraz widzę. Uwaga. A ty nie masz lagów? O, gorzej troszkę. Nie. Do wytrzymania, myślę, że jest widzowie. Do wytrzymania, wierny widz. Że widzowie. Wytrzyma. Wyłóż może ten dźwięk jebany. Nie, właśnie to jest dobry. Chudzi w dupę. Widzowie, był tu u nas ostatnio taki bezdomny. I to właśnie przyszedł. Tu łowca Jakub jest, nie? Marksizm kulturowy, w ogóle mamy klan. Zapraszamy. Zapraszamy do klanu prawdziwych socjalistów. Marksizm kulturowy. Bezdomny wręczył nam dwa samochody. Już pokazujemy, o co chodzi. Już wyjaśniam, o co chodzi. Uwaga. Psie dobra, wyłączę to sobie, nie wiem, po co to jest. A czemu są to? Bo ja gram jakby na nowym interfejsie. Nie dajcie się, chłopaczki, zwieść. Chłopczyki. O, chodźmy. Nowy interfejs. Zobaczymy, czy da się pocałować mężczyznę. Dobra. A kurczę. Jest. Homoseksualizm. Pamiętam, jak to jako aktywiści. A tutaj idziemy, tak? Bo jak to aktywiszcza walczyliśmy o to. I widzowie, i mimo że ta osoba była uboga dość, wyglądała tak, wiecie, no. Ta osoba widzowska była dosyć uboga. Dołączył do gry klanowy, systemowy, prywatny. O, prywatny, to ten klanowy. Ta osoba była i dość teraz uboga. Uwaga. I teraz uwaga, widzowie. Był to ubogi człowiek, tak. Był to 200, w ogóle 202. Widzu. Ja się ładuje grę. Ale kurczę, ładuje. Bo taki banger jest za drzwiami. Niestety internet tutaj. No jeśli... Nie najlepszy. No. No i zjebany odcinek już mamy. Nie. No kurwa, się nie ładuje. Ładuje się. Dobrze. No ja jest. No, internet kurwa z kartą. Mała lokacja, czemu... Widzowie, co to jest? Nie, to jest jakiś... Kupiłem na nowy pokój. A to jest na plus zero! Kto tu ulepszał? Zobaczcie, to jest ulepszone. Podnieś to. Które? Ja to podniosę i zobaczę, czy to jest ulepszone. Widzowie, więc o, taki pomysł jest ten kanał, z pierwszy odcinek. Kanał ogólnie będzie, postaramy się, żeby to było z humorkiem. Ty się bawisz. Ale moim workiem. Możemy zrobić serię fabularną na Netflix. To jest nasz plan. Że jakby naprawdę się będziemy wczuwać, będziemy mówić, że to margonemskie knieje, że jakieś tam te, wiecie, coś tam wymyślimy, bo tam my takie rzeczy troszeczkę umiemy robić. Więc jeżeli jesteście za tym, widzowie, to jest pierwszy odcinek, powrotny, Łowcy Jakuba, z tymi legendami kupionymi za Ty, 9 tysięcy zładowane, nie najgorzej. Ile jest malutko? No dwa hera. Dwa hera. Nie najgorzej. Dobra. Więc z tymi legendami kupionymi uczciwie. Uczciwie kupione. Graczu. Graczu, ufaj. Graczu, zaufaj nam. Zaufaj. I teraz tak, no tutaj stoimy właśnie, to jest pierwszy odcinek. Tak, ja widzę, idę poszukać Heroska teraz. Nie, teraz kończymy ten odcinek i nagrywamy drugi. Okej. Okay. Dobra, widzowie, słuchajcie, nie był to odcinek treściwy. Powiem, że nawet był średni. Tylko tak chcieliśmy pokazać, że wróciliśmy, widzowie, teraz od razu będziecie mieli drugi odcinek. Od razu będziecie mieli drugi odcinek. Jeżeli będzie dużo widzów, to się będę cieszył, jeżeli nie, to oczywiście nie. To proste jak budowa cepa. Zapraszamy na drugi odcinek, gdzie umówimy temat nielegalnego handlu margonemskiego oraz odpalania multikont. Bardzo fajny. Janek to dobrze mówi. Bo bardzo ważny, fajny temat, gracze. I czy to jest w rzeczywistości złe? Czy on się źle gra, bo są multikonta, czy może to jest dobre właśnie? Możecie sobie kupić tak jak ja my legendę ze złotówki. Znaczy co? Poddymić. Chcę powiedzieć, że te legendy, że to jest dobre. Mhm. No. Czy to będzie śmieszne, to zobaczymy. Pewnie nie. O, czekaj, widzę. Lotnie teleport? Czy nie lotnie? Kamyczek. Zapraszamy wszystkich chłopaków CIS. I heteroskich też zapraszamy. Heterocis. Cześć. Cześć, widzu.